Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczynie pytań. Gościem programu jest dziś Małgorzata Tracz, przewodnicząca Zielonych, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani przewodnicząca, większość sejmowa jednak uchwaliła Lex TVN, to atak na wolne media, a jak wiemy, bez wolnych mediów nie ma wolnej Polski. Jak pani komentuje tę sprawę? No, powiedziałabym, że większość sejmowa, która wisi tak naprawdę na Kukizie i Mejzie, czyli widzimy, że PiS się sypie i próbuje jak najwięcej kontrowersyjnych działań podejmować. To nie jest atak tylko na TVN, to jest atak na wolność mediów, to jest atak na wolność słowa, a przede wszystkim to jest nieodpowiedzialna polityka zagraniczna względem naszego strategicznego jednak partnera, tak jak jest i Unia Europejska strategicznym partnerem. Mhm. Przypomnę, że mamy kryzys na granicy polsko-białoruskiej, że na granicy z Ukrainą Putin swoje wojska gromadzi i możliwa jest agresja na Ukrainę. I w tym momencie Polska próbuje na wszelkich frontach otwierać kolejne wojny, kolejne bitwy z Unią Europejską, to już chyba trudno byłoby wyliczyć, prawda, ile tego jest. Izba Dyscyplinarna Turów. Dzisiaj kwestia Trybunału Konstytucyjnego, który według Unii no, nie jest trybunałem niezależnym politycznie. I teraz jeszcze kolejna wojna ze Stanami Zjednoczonymi. Co oni chcą uzyskać? Na pewno przykryć wszystkie afery, tak, związane z Mejzą, związane z wypadkiem premier Szydło i fałszywymi zeznaniami pracowników BOR. Na pewno kwestie szalejącej drożyzny, inflacji, wielkich podwyżek cen energii i gazu. A także kwestie, no, perypetii państwa Morawieckich z działkami, więc widzimy, że tych kwestii jest coraz więcej i mam wrażenie, że oni myśleli, że sobie dwie pieczenie na jednym ogniu upieką. Tak? Z jednej strony przykryją pewne sprawy dotyczące Polski, a z drugiej strony swoją wielką polityką wstawania z kolan pokażą Stanom Zjednoczonym, że z Polską trzeba się liczyć. Tylko efekt będzie odwrotny. A pani zdaniem, jaki los spotka teraz ustawę, bo ona trafiła do prezydenta? Będzie podpis pod jest ustawą? Wielki bo rozmawiamy nacisk. Tuż przed tak, decyzją. Tak, jest wielki nacisk społeczny, żeby było weto, no, wysłanie tego do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie teraz Unia Europejska stwierdziła, prawda, że nie jest ciałem pozbawionym wpływów politycznych, nie ma po prostu sensu. Jedynym sensownym rozwiązaniem dla prezydenta Dudy jest po prostu weto. Tego domagają się miliony obywateli, które podpisały apel w obronie TVN-u. Hipotetycznie, zakładając, że jednak ustawa weszłaby w życie, to co wtedy? No myślę, że tutaj będą różne konsekwencje międzynarodowe, tak, jeśli chodzi o nasze relacje ze Stanami międzynarodowymi. Na pewno to też jakiś czas zajmie, no ale pytanie, czy oni nie chcą zrobić tego samego, co zrobili z telewizją publiczną, którą przekształcili w TVPiS. Tego samego, co zrobili z mediami regionalnymi, które przekształcili w media obajtkowe, tak, a teraz chcą znaleźć jakiegoś wielkiego przedsiębiorcę, czy być może spółkę kolejną państwową, która przejmie TVN. Gdzie w tym momencie jest wolność mediów? Gdzie jest demokracja? To nie będzie dalej, Polska nie będzie dalej przynależeć do wspólnoty państw demokratycznych, zachodnich, tylko tak naprawdę do wschodnich satrapii. A jeśli udałoby się z TVN-em, to pani zdaniem kolejnym krokiem będą inne media? No tak, tak. Jeśli przejmą TVN dzisiaj, to jutro wezmą się za Onet, za Wirtualną Polskę, za RMF, a także nie zawahają się podnieść ręki na media społecznościowe, bo to właśnie robią wszyscy dyktatorzy. Panie poseł, dzisiaj mamy taką sytuację, że 775 zgonów ostatniej doby. To jest rekordowy niestety wynik, który mówi wszystko, w jakim miejscu pandemii jesteśmy. Blisko połowa Polaków jest niezaszczepiona. A do tego, jeśli dodamy oczywiście jeszcze te lewe certyfikaty, o których coraz częściej się mówi, to ta liczba może być jeszcze mniejsza. Rządzący rozkładają ręce, są bezradni? No, ten rząd jest mierny, bierny, ale wierny grupie antyszczepionkowców. I tak chyba można podsumować ich politykę. Mamy najwięcej zakażeń, mamy największą śmiertelność, jeśli chodzi o COVID w całej Europie. Tylko w grudniu 8,5 tysiąca, prawie blisko 8,5 tysiąca osób zmarło z powodu pandemii, z powodu COVID bezpośrednio. A ten rząd dalej nic nie robi. Tak? Restrykcje, które wprowadza, tak naprawdę są śmiesznymi restrykcjami w porównaniu
porównaniu do Holandii, w porównaniu do Austrii, która wprowadziła obowiązek szczepień. I my też jako Zieloni już od lipca domagamy się od ministra zdrowia wprowadzenia obowiązku szczepień. To jest jedyne wyjście, żeby po prostu wyjść z tej pandemii. To czas na obowiązkowe szczepienia dla wszystkich, nie tylko dla wybranych grup? Tak, dla wszystkich. No, rząd teraz chce szczepić medyków, tak, ale mamy wiele osób, które pracują także w instytucjach publicznych, mają częsty kontakt z innymi. Ich trzeba zaszczepić, a my jako Zieloni stoimy na stanowisku, że powinniśmy, tak jak w Austrii, po prostu wprowadzić szczepienia obowiązkowe. To jest jedyny sposób, żeby zatrzymać zapaść w służbie zdrowia, żeby zatrzymać te 775 śmierci dziennie z powodu COVID-a. Pani poseł, lekarze mówią o nowym wariancie Omikron, że jest bardziej zakaźliwy od Delty. I że być może wkrótce wszyscy będziemy zakażeni tym nowym wariantem koronawirusa. Co wtedy? Też czytałam te prognozy. No i tutaj jest kwestia właśnie szczepień, prawda, że osoby zaszczepione przechodzą łagodniej zakażenie koronawirusem. Jeśli ten omikron, ten wirus po prostu bardzo szybko się rozprzestrzenia, a już wiemy, że tak jest, to musimy się przygotować, że ta fala pandemii, którą teraz przeżywamy i która tak naprawdę się nie wypłaszcza, jest tylko preludium do kolejnej fali. A też są takie przewidywania lekarzy, wirusologów, że w momencie, kiedy więcej osób jest zakażonych, to też jest większe obłożenie szpitali, większa śmiertelność, no i to szczególnie w społeczeństwach, w państwach, gdzie tak wielu obywateli i obywatelek jest niezaszczepionych, a tak jest w Polsce. Mhm. Pani już sama poruszyła ten wątek. Mamy zwrot, jeśli chodzi o sprawę wypadku kolumny wiozącej premier Beatę Szydło sprzed wypadku sprzed 4 lat. Zeznania funkcjonariusza BOR, który mówi otwarcie w Gazecie Wyborczej, że oni i inni funkcjonariusze składali fałszywe zeznania. Jak pani komentuje te nowe doniesienia? Ja się zastanawiam, jak premier Szydło może spać spokojnie, wiedząc, że zniszczyła życie młodej osobie, oskarżając o niesłuszne czyny, prawda? Mając tę świadomość, że rzeczywiście jej samochód jechał bez odpowiedniego sygnału i to tak naprawdę była wina BOR-u. Który spowodował wypadek. Pytanie jest, jakie jeszcze afery, o których nie wiemy, popełnił, dopuścił się tych afer rząd Prawa i Sprawiedliwości i jak szybko one będą wypływać. Tak? Mamy pracowników BOR-u, mamy teraz żołnierza polskiego, który uciekł na Białoruś. Mamy cały czas rozwijającą się kwestię maili Dworczyka, gdzie wychodzą no, wciąż nowe sprawy. Ile przez te 6 lat swojego urzędowania błędów oni popełnili, ile próbowali zatuszować, jak bardzo nieuczciwymi ludźmi są. Czy prokuratura powinna zareagować na te nowe zeznania, nowe wyznania bardziej? No, z pewnością. Niezależna prokuratura by na nie zareagowała. A jest pytanie, jakaś, co zrobi? Pani jakieś reakcji ze strony prokuratury? No na razie nie wydaje mi się, żeby tam było jakieś konkretne oświadczenie. No, mamy nowe zeznania, tak więc śledztwo powinno być na nowo otworzone i ta sprawa po prostu wyjaśniona. No, czy to nie jest tylko czubek góry lodowej różnych przewiniętego rządu? To ostatnia sprawa z Warszawy, z rządu. Łukasz Mejza do dzisiaj nie został zdymisjonowany. Powinien? Wiceminister powinien, sportu? Powinien. To nie tylko wiceminister sportu, ale także minister sportu, który odpowiada za działania swojego podwładnego. Czyli Kamil Bortniczuk. Jeszcze, dlaczego Kamil Bortniczuk także? No raz, że jest przełożonym jednak, prawda? I nie poczuwa się do odpowiedzialności za działania wiceministra. Też pytanie, jakie działania podejmuje Kamil Bortniczuk właśnie związane z tą sprawą, a nie widzimy tutaj żadnych. Ostatnio były informacje o świątecznej imprezie, tak, w Ministerstwie Sportu. No, Łukasz Mejza trzyma jeszcze w szachu Jarosława Kaczyńskiego? Kto kogo trzyma w szachu, tak? Też widzimy, że Łukasz Mejza teoretycznie był na urlopie, a wrócił na posiedzenie Sejmu, bo po prostu ten rząd stoi na głosie Łukasza Mejzy. A też zobaczmy doniesienia z wczoraj, czyli kwestie tego, że Łukasz Mejza chce pozwać, tak wysłał pisma przedsądowe, do rodzin. To jest już naprawdę jakby działanie pozbawione skrupułów, że ludzi, których oszukał, on będzie teraz ciągał po sądach i stawiał w roli oskarżonych. Pani Przewodnicząca, pani zadeklarowała, że w styczniu na kolejnym kongresie Zielonych nie będzie się ubiegała o funkcję przewodniczącej struktur. Dlaczego?
No już blisko 7 lat jestem przewodniczącą Zielonych i rzeczywiście zaczynałam w 2015 roku, gdy Zieloni byli małą partią, mieli swoje struktury no, w kilku miastach w Polsce, a teraz mamy w blisko 50 w każdym województwie. Tworzymy teraz regiony, rozwijamy się prężnie. Też myślę, że te blisko 7 lat czasu, gdy byłam współprzewodniczącą Zielonych, to był dobry czas dla Zielonych, gdzie nasze postulaty stały się mocno wyraziste, słyszalne w przestrzeni publicznej. Startowaliśmy w kilku kampaniach wyborczych, a w tej kampanii parlamentarnej z dużym sukcesem wprowadziliśmy po raz pierwszy troje reprezentantów do Sejmu i ja w tym także jestem jedną z reprezentantek. Także myślę, że patrząc na to, jak Zieloni się rozwijają, ile nowych, fajnych, doświadczonych osób przyszło do Zielonych, to myślę, że mogę przekazać stery w dobre ręce, ale zawsze będę działała na rzecz rozwoju Zielonych, pozostanę posłanką Zielonych, a skupię się bardziej na pracy parlamentarnej i także na działaniach tutaj na Dolnym Śląsku we Wrocławiu. A po tych 7 latach Zieloni są na tyle silni, żeby samodzielnie wystartować w kolejnych wyborach? No, zawsze trzeba się szykować do kolejnych wyborów. Jest takie powiedzenie, że nawet jeśli chcesz startować w ramach koalicji, to musisz być gotowy do startu samodzielnego. I my też do tego startu samodzielnego będziemy się szykować, ale mamy świadomość, jaka sytuacja jest w Polsce i że jednak współdziałanie różnych partii opozycyjnych w momencie, kiedy mamy Prawo i Sprawiedliwość, kiedy mamy system Donta, jest bardzo potrzebne. Ale zależy mi na tym, żeby na Dolnym Śląsku Zieloni mieli po kolejnych wyborach swoją reprezentację, nie tylko w Sejmie, ale także w Sejmiku Wojewódzkim, w Radzie Miejskiej Wrocławia i tu będę te starania podejmować. A tutaj właśnie na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu w takim razie to będzie samodzielna lista? Już dzisiaj można o tym powiedzieć, czy to będzie lista właśnie w koalicji? Będziemy się szykować do wyborów, bo mamy naprawdę bardzo dużo fajnych osób, które działają nie tylko we Wrocławiu, ale i w Zgorzelcu, w Wałbrzychu, w Kłodzku, w Jeleniej Górze i chcemy być gotowi do wyborów, ale nie wykluczamy, że będziemy startować w ramach szerszego bloku opozycyjnego. To pani się teraz bierze za przygotowanie Zielonych do tych kolejnych wyborów? No, chciałabym stworzyć region Zielonych na Dolnym Śląsku, czyli skoordynować działania wszystkich kół, które mamy w regionie i rzeczywiście zacząć pisać nasz program dla Dolnego Śląska, nasz program dla Wrocławia, który później będziemy przedstawiać w kampanii wyborczej, a następnie realizować już jako radni sejmikowi i radni miejscy. Dzisiaj pani jest posłem, a myśli o tym, żeby wystartować w wyborach na prezydenta Wrocławia? Nigdy nie mów nigdy, jak to się mówi. Na pewno rozważamy ten scenariusz, ale jest jeszcze za wcześnie, prawda, żeby takie rzeczy deklarować. Na pewno będziemy tworzyć plan naszych postulatów. No i zobaczymy, jak ułoży się tutaj współpraca właśnie z innymi partiami opozycyjnymi, czy będą te postulaty popierać. My jesteśmy na współpracę otwarci, to też chyba pokazuje właśnie między innymi ten dorobek mój jako współprzewodniczącej Partii Zieloni, że przecież startowaliśmy jako wiele partii opozycyjnych do Parlamentu Europejskiego, potem już w troszeczkę mniejszym składzie do Sejmu i Senatu. Przyniosło to pani efekty. Pani poseł, dzisiaj największa partia opozycji, Platforma Obywatelska, jest w koalicji z Jackiem Sutrykiem, z prezydentem Wrocławia, z którym znowuż Zielonym chyba nie jest po drodze. Podejmujemy jako Zieloni różne działania. Część z tych działań prezydent Sutryk i jego radni popierają, jak na przykład nasz wniosek o skwer imienia Marii Dulębianki, jak na przykład kwestia odebrania honorowego obywatelstwa Wrocławia kardynałowi Gulbinowiczowi, ale z drugiej strony sprzeciwiamy się polityce podwyżki cen biletów MPK, braku współpracy z kolejami dolnośląskimi. Uważamy, że rozwój taniego, dostępnego transportu publicznego na terenie Wrocławia, aglomeracji wrocławskiej jest kluczowy i trzeba ludzi zachęcać do korzystania z tego transportu, a nie zniechęcać. No także mieliśmy odrzuconą naszą petycję dotyczącą kwestii plakatów antyaborcyjnych w przestrzeni Wrocławia. No nie udało nam się stworzyć także
No tak, pilotu takiego programu. Zatrzymajmy się na chwilkę przy tej petycji waszej odnośnie zakazu przemieszczania się, takiego swobodnego przemieszczania się furgonetek antyaborcyjnych i prezentowania w przestrzeni publicznej plakatów z martwymi płodami. Wrocławska Rada na to się nie zgodziła, słusznie? Uważam, że niesłusznie, ponieważ inne miasta w Polsce podjęły takie inicjatywy. Łódź podjęła taką inicjatywę między innymi, ale wojewoda uchylił ten. Tak, ale kolejne miasta już jakby odrobiły lekcje i potrafiły stworzyć taką uchwałę Rady Miejskiej, której prawdopodobnie wojewoda nie odrzuci. A wydaje mi się, że samo podjęcie takiej uchwały byłoby jasnym, mocnym sygnałem, że Rada Miejska Wrocławia nie zgadza się na propagowanie takich fałszywych zdjęć dotyczących aborcji czy kwestii. Była także Warszawa. Wrocławscy urzędnicy mówią, że dzisiaj prawnie jest to po prostu niemożliwe. Była także Warszawa, Poznań, więc myślę, że tutaj naprawdę to byłby mocny symbol, a też taki symbol pokazałby, że konieczne są zmiany w prawie na poziomie parlamentarnym, jeśli takie sygnały coraz więcej miast w Polsce by wysyłało. Kropka. Małgorzata Tracz, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodnicząca Zielonych. Wszystkiego dobrego dla Pani na święta. Dużo zdrowia dla Pani i dla Państwa. Dziękuję. Spokojnych świąt i do zobaczenia. Dziękuję.